I stanęłem przed dość trudnym zadaniem. Zostałem tutaj zaproszony przez Krakowskie Stowarzyszenie Akwarystów, żeby powiedzieć coś na temat akwarystyki morskiej, no ale wiedziałem, wokół czego będzie toczyło się tutaj całe to spotkanie przez te dni, więc wokół paletek, prawda? Na szczęście tak fajnie się złożyło, że moją ulubioną rybą w akwarystyce morskiej jest piamiennica. Więc jakieś tam powiązanie z tymi paletkami jest. To, o czym ja będę mówił, to jest właśnie ta tytułowa zebra. Co prawda zebra to nie dlatego, że ona się tak nazywa, w polskiej nazwy niestety ten gatunek jeszcze nie ma, może kiedyś się dorobi, ale mnie się tylko z zebrą kojarzy. Ten bohater dzisiejszego spotkania to jest ryba, która została po raz pierwszy odłowiona w 1920 roku i opisana w 1933. No i wydawałoby się, że to już jest bardzo długi okres czasu. Gdyby nie to, że do 1991 roku właściwie nikt o tej rybie nie wiedział, nie wspominał. Ona tam sobie funkcjonowała w tej publikacji z 1933 roku, nikt się nią nie przejmował. Ale od 1991 roku, kiedy została na nowo odkryta, pojawiło się duże zainteresowanie tą rybą. Od razu mnóstwo nazw angielskich, które zostały stworzone przez akwarystów, ja tutaj wymienię tylko dlatego, że jakby ktoś chciał szukać informacji o tej rybie, to oczywiście może się posługiwać łaciną i dość dużo informacji pod łacińską nazwą jest, ale Anglicy wolą jednak te swoje jakieś dodatkowe takie nie zawsze trafne określenia i jak wpiszemy takie hasła w wyszukiwarce, to dużo więcej znajdziemy. Systematyka. No oczywiście tutaj nic dodać, nic ująć. Jakby kogoś to bardzo interesowało, to może sobie poczytać. Szczerze mówiąc, najważniejsze w tym wszystkim to jest to, że należy do rodziny pogonowatych i właściwie to determinuje całe jej zachowanie. To jest ryba spokojna, mimo że mięsożerna, o olbrzymim pysku. No i ważne właśnie jest piamiennicą, jest gębaczem. Ja mówiłem, że ona jest znana. No, prawda jest taka, że najbardziej znana ryba morska, czyli ocelaris, jak się wpisze w normalne buchy, takie, które wszyscy znamy w internecie, to wyskoczy około 102 tysięcy odpowiedzi. Przy czym wpisywałem pełną łacińską nazwę i żądałem tylko stron, które mają pełną łacińską nazwę. Tak, po prostu, żeby uczciwie porównywać między sobą te trzy gatunki. Zebra sama, Flavensis, no oczywiście także jedna z bardziej znanych ryb morskich, od lat hodowana. Już o połowę mniej niż ocelaris, a nasz terapogon więcej niż ta zebra sama, więc wydawałoby się, że coś jest ciekawego w tej rybie, skoro w ciągu kilkunastu lat, kiedy została ponownie odkryta, aż tyle osób się nią zainteresowało. Ta druga wyszukiwarka, która tam jest wypisana, to jest wyszukiwarka tylko publikacji naukowych. Jak widać, mimo że ryba funkcjonuje dosyć krótko, to także naukowcy się nią bardzo intensywnie zainteresowali właśnie ze względu na arcyciekawą biologię rozmnażania oraz to, że jest to gatunek ekstremalnie endemiczny. Tak naprawdę zaraz pokażę, gdzie ona żyje i wszystko się wyjaśni, dlaczego jest tak ciekawa z punktu widzenia naukowego. No oczywiście dlaczego zebra, no to już nie muszę mówić, wszyscy widzą na obrazku. Z tą zebrą to się wiążą jeszcze dwie rzeczy. W morzu są dwa sposoby na przetrwanie. Albo się ukryć, albo pływać w ławicy. Nasza ryba oczywiście nie pływa w takiej ławicy, woli się ukryć. To akurat jest z innej rafy zdjęcie, ale bardzo dużo gatunków w morzu kocha się przebierać w paski. I o ile te dwie ryby to wszyscy widzą, o tyle następne dwie ryby paskowane już są dużo mniej widoczne. Na rafie po prostu jest mnóstwo dziwnie układających się promieni świetlnych, które powodują, że wszystko, co jest paskowane, jest właściwie niewidoczne. I każdy, kto wsadził głowę pod wodę w morzu, gdzie jest rafa, wie, że te paski to jest najlepsze rozwiązanie. Nasza ryba żyje w przybrzeżnych wodach, na niewielkiej głębokości, dodatkowo w takim obszarze, gdzie ta woda często jest zamulona i promienie świetlne układają właśnie, tworzą właśnie takie strugi świetlne, prawie jak ze zdjęć bujaka z kościołów krakowskich. To wszystko powoduje, że ubarwienie tej ryby, mimo że tylko srebrno-czarne, jest idealnym sposobem na zamaskowanie się. Rybka żyje sobie w Indonezji. To jest właśnie praca z 1995 roku, w której po raz drugi została odkryta ta ryba.
I nie byłoby w tym nic dziwnego, bardzo dużo gatunków ryb morskich, które trafiają do naszych akwariów, żyje w Indonezji, gdyby nie to, że jak sobie... Jak sobie popatrzymy, to ten obszar, który wcześniej pokazałem, który znajduje się tutaj, ten żółty kwadracik to jest to, co powiększyliśmy, a rybka żyje tylko tu. I de facto właściwie naprawdę ona sama nigdzie indziej wcześniej nie żyła. Później zaczęto notować jej teren występowania powiększał. Ale jak się policzy obszar dostępny dla tej ryby, czyli nie tam, gdzie jest za płytko, nie tam, gdzie jest za głęboko i tam, gdzie są odpowiednie warunki, czyli jest stosunkowo spokojna woda i odpowiednie gatunki koralowców żyją, to okaże się, że z całego tego obszaru tylko 34 km kwadratowe są dostępne dla tej ryby i to jest cała populacja światowa tej ryby. Więc jak się porówna do obszaru Krakowa, który ma 327 km kwadratowych, to od razu widać, jak to jest niewiele miejsca na świecie, gdzie tą rybę możemy spotkać. I to jest ważna informacja w kontekście tego, co za chwileczkę będę pokazywał dalej. Ponieważ ryba stała się bardzo popularnym gatunkiem w akwarystyce morskiej. Jest ładna, spokojna, odporna na choroby. Właściwie każdy początkujący jest w stanie ją trzymać w zbiorniku. Dlatego mnóstwo firm z Indonezji, wiadomo jak one tam działają, postanowiło ją eksportować. I właśnie dlatego, że wiadomo jak one działają, to okazało się, że te ryby uciekają z transportu dla akwarystów. Między innymi niedawno odkryto w nowym miejscu, w całkiem innym miejscu tą pewną populację tej ryby. No i co niepokojące, okazuje się, że jak się popatrzy na strukturę tej populacji, gdzie z 644 osobników, które tam zanotowano akurat, aż 35 inkubowało ikrę w pysku, a było 170 parę młodocianych, które się nie transportują, więc one musiały być już tam urodzone w tym miejscu. To świadczy o tym, że one gwałtownie zaczynają rozwijać się w nowych miejscach. No oczywiście z jednej strony fajnie, bo ryba, która żyła na małym obszarze, no teraz ma dostępny większy. Z drugiej strony no problem jest taki, że nie wiadomo jakie ona będzie miała oddziaływanie na środowisko w tym miejscu, gdzie właśnie się ta populacja rozwija. To jest... Spróbujmy zlokalizować te problematyczne rzeczy. To jest właśnie ta cieśnina, gdzie pokazywałem tą populację niedawno odkrytą w 2001 roku. Ten trójkąt, który był zaznaczony, to jest to, co na poprzednim obrazku pokazywałem, to miejsce, gdzie ona żyła. Ale udało się udowodnić na podstawie struktury populacji, że Wrubuk to tak naprawdę to nie jest naturalne miejsce występowania, czyli to jest miejsce kolejne, gdzie uciekła. Kolejnym miejscem jest punkt przeładunkowy w Tumbach, gdzie też okazało się, że tak naprawdę firmy po prostu tam przywożą i stąd się ta populacja tam pojawiła. A co gorsze, pojawiła się już w 2006 roku po przeciwnej stronie wyspy, gdzie nie miała prawa dostać się w inny sposób, jak tylko znowu za pomocą człowieka. Szczerze mówiąc, moim zdaniem jest to dość duże zagrożenie, które my, czyli akwaryści, oczywiście ci, którzy są zakręceni na punkcie tej ryby, spowodowali. Jak sobie popatrzymy na to, gdzie ona żyła, o przepraszam, pierwotnie żyła tylko wokół tych wysp Bangai. I tu mamy porównanie z tym uciekinierami, z jednym z obszarów, gdzie uciekła. Okazuje się, że ta ryba gwałtownie szuka jakby swojej nowej niszy ekologicznej. To widać po tym, jak zmieniły się jej zachowania. Wcześniej średnia ilość osobników w grupie nie przekracza 6. No to jest coś takiego, co możemy nawet w akwarium trzymać, taka grupa. W nowych miejscach ta ilość ryb to jest blisko 25 sztuk, 20 kilka sztuk. Ale co ważniejsze, nigdy w naturalnych jej siedliskach nie obserwowano grup powyżej 50 sztuk. W nowych siedliskach potrafiono zaobserwować ławnicę 450 ryb. To świadczy o tym, że całkowicie zmienia się zachowanie ryby. To znaczy, że to środowisko nie odpowiada jej tak, jak powinno, że ona musi szukać jakichś innych rozwiązań, walki z drapieżnikami, walki z brakiem swojego naturalnego pokarmu albo odpowiednich obszarów dla siebie. No, przy czym całkiem nieźle jej to idzie, bo schodzi dwa razy głębiej, jest notowana niż w swoich naturalnych środowiskach i się, jak wiadomo, mnoży. Właściwie na każdej stronie internetowej, jaka jest poświęcona tej rybie, mówi się, że występuje w naturze i że jest związana z tym jeżowcem, z diademą setosu. No wszystko pięknie, ładnie, gdyby nie to,
że jak popatrzymy sobie znowu na to, co publikują naukowcy na temat tej ryby, to okaże się, że w naturalnym miejscu, tam gdzie występowała, czyli na wyspach Bangai, tylko 30% osobników było związane z tym jeżowcem. Reszta szukała innych sposobów na ochronę. Część była związana z ufiałami, tak jak nasze najpopularniejsze błazenki, ale blisko 45% było związane z koralowcami twardymi i pomiędzy ich palcami tam się ukrywało. To tylko te ryby, które znajdują się w nowych miejscach, są związane z jeżowcem. No właśnie to świadczy o tym, że brak odpowiedniej fauny, odpowiedniej ilości koralowców danego gatunku w nowych miejscach w jakiś sposób zmodyfikował zachowania tej ryby. To też świadczy o tym, że wcale nie musimy kupować sobie diademy do akwarium, jeśli chcemy tę rybę rozmnażać, że możemy spróbować trzymać ją z pomocą ufiału albo z pomocą koralowców twardych. Zresztą niedawno przeczytałem w jednej z nowszych publikacji naukowych, że całkiem nieźle się trzyma także z koralowcami miękkimi, co zresztą potwierdzam, własnoręcznie trzymałem w zbiorniku tę rybę sinularium, gdzie pięknie się zachowywała, właśnie lubiła sobie siedzieć pomiędzy palcami tej sinularii. To jest właśnie najważniejsza różnica. Niestety ta ryba jest bardzo zagrożona. To wydaje się, że odkrywa nowe miejsca, zajmuje nowe nisze ekologiczne, więc będzie się szybko populacja zwiększać. Nie jest tak. Te trzy daty wyznaczają właściwie wszystko dla tej ryby. 1920 odkrycie, 91 ponowne odkrycie, czyli znowu ktoś się zorientował, a zapomniana ryba, możemy zrobić jakieś badania naukowe, będzie pięknie, ładnie. 95 boom akwarystyczny. No i ten boom akwarystyczny w ciągu 5 lat doprowadził od momentu, kiedy zaczęto ją transportować do Stanów Zjednoczonych i do Europy jako ryba akwariową, doprowadził do tego, że Allen w swojej publikacji napisał coś takiego, co skończyło się tym, że aktualnie znajduje się w Czerwonej Księdze. No i co gorsze, następny slajd będzie chyba najbardziej nieprzyjemny dla akwarystów. Mimo że kocham tą rybę, to jest przerażające. Cała populacja tej ryby to jest około 2 milionów sztuk. W ciągu tych 12 lat cała ta populacja, te 2 miliony sztuk, to jest 10% tego, co było. 10-11%. Reszta została przetrzebiona. Co gorsze, te 2 miliony, które teraz mamy, są tak traktowane, że średnio od 700 do 900 tysięcy ryb rocznie z tych 2 milionów jest wyławianych i transportowanych na potrzeby tylko akwarystyczne. Oczywiście te ryby się stosunkowo dobrze mnożą, dlatego ta populacja jeszcze w ogóle istnieje, bo inaczej to prawdopodobnie już tego gatunku by nie było. Jedna publikacja przerażająca była, nie udało mi się potwierdzić tej informacji, że 1,5 miliona ryb jest transportowanych na potrzeby akwarystyczne. Ale to jest zatrważająca informacja, bo to świadczy o tym, że to, co my kochamy, czyli ryby, które chcemy mieć u siebie w zbiornikach, są traktowane po prostu jak przedmiot, jak coś, co trzeba wziąć, wyciągnąć, sprzedać i już w ogóle się tym nie przejmować. Szczerze mówiąc, w momencie, kiedy dotarłem do tych informacji, ja już miałem te ryby w zbiorniku, zacząłem całkiem inaczej na nie patrzeć. Jakby z większym sentymentem, ale z drugiej strony z większym przerażeniem, co ja zrobiłem, że ja się zdecydowałem ją kupić. Dlatego chciałbym zaapelować, że jeżeli już ktoś się zdecyduje na tą piękną rybę, można je dostać w Polsce i szczerze mówiąc są tanie. Bo ceny, jak właśnie dzisiaj dyskutowaliśmy, w zależności od sklepu akwarystycznego od 40 do 90 zł, przy czym generalnie w okolicach 50 zł oscylując, to jak na rybę morską i to jeszcze taką ciekawą, nie jest wysoka cena. Więc jeśli już ktoś się zdecyduje kupić te ryby, to ja mam prośbę, niech tylko po to je kupuje, że chce je spróbować rozmnożyć. Nie tylko po to, żeby sobie kupić jedną sztukę, niech sobie pływa gdzieś tam w tle, bo jest ładna. Po prostu to jest przy tak zagrożonym gatunku marnotrawienie, szczególnie, że te ryby bardzo, bardzo ładnie się rozmnażają w akwarium i można odchować wiele sztuk przychówku, co dostarcza zresztą bardzo ciekawych wrażeń, bo jak wiemy, w akwarystyce morskiej łatwo się rozmnaża koralowce miękkie, które wręcz bezproblemowo, koralowce twarde na obecnym poziomie wiedzy naszej także już nie stanowią problemu, a ryby już są problemem. No jest kilkanaście gatunków, które stosunkowo często opisują akwaryści, że udają się rozmnożyć, ale de facto to kilka procent tych akwarystów najbardziej aktywnych rozmnaża ryby morskie. Ta ryba
zasługuje na to, że jeśli już ją ktoś weźmie, to niech się postara i niech ją rozmnoży. Więc przejdźmy teraz do akwarium. Tam to był taki wstęp, żeby było wiadomo, o kim mowa. Oczywiście ja nie namawiam każdego do trzymania ryb w takich zbiornikach jak ten tutaj. To jest nałożenie zdjęcia mojej żony przed zbiornikiem, który spotkaliśmy w Brukseli. Tam zresztą takie statka pogonów bardzo ładnie sobie pływało. No nie dziwię im się, w takim zbiorniku to każdemu by było dobrze. Szczerze mówiąc, jakby się człowiek uparł, to też bym sobie popływać. W Polsce jest dużo książek o akwarystyce morskiej. Moim zdaniem tylko dwie zasługują na uwagę, w pozostałych jest taka ilość błędów, że nawet te informacje, które nie są błędne, lepiej pominąć ze względu na strach związany z tymi błędami, które są w pozostałych. W tych dwóch książkach tylko jedna z nich, ja przepraszam, ja brutalnie to może powiedziałem, ale takie jest moje odczucie i zawsze walczę z informacjami, które są niesprawdzone, które są błędne, bo one powodują dużo więcej szkód. No to bądźmy szczerzy, akwarysta, który dociera do informacji napisanej w wydrukowanej książce, generalnie podchodzi do tego, zresztą ja też tak długi okres czasu podchodziłem, no jeśli ktoś to opublikował, wydrukował, znaczy, że to jest prawda. W tych dwóch książkach zbyt dużo błędów nie znalazłem. W tej z 2002 roku już ta ryba była opisywana jako dla początkujących. Wiadomo, to jest te 7 lat po odkryciu, 2 lata jeszcze po odkryciu, kiedy Nakin napisał swoją książkę, ona została później dopiero w Polsce przetłumaczona, tej ryby jeszcze nie było, więc z książek dużo się o tej rybie niestety nie dowiemy. Ale możemy wiedzieć, w jakim zbiorniku ją trzymać. W sieci jest mnóstwo informacji, niestety na polskich stronach dużo więcej błędnych niż na angielskojęzycznych. Między innymi ja znalazłem taką informację, że przy rybie, która ma 8 cm długości, że 30 litrów to jest wystarczająco na głowę i właściwie można sobie trzymać dwie takie rybki w 60-litrowym zbiorniku. No ja mam zbiornik 60-litrowy, ale słodkowodny i wiem, jak ta ryba stojąca, pływająca w zbiorniku obok morskim, który ma 240 litrów, tam miałem tylko dwie sztuki tych ryb, wiem, jak ta ryba wygląda w stosunku do tego słodkowodnego. No powiem szczerze, że ona by nie zawróciła. No. Ryba 8 cm długości, zbiornik 30 cm głębokości, no to zakrawa na lekki sadzm, jeśli ktoś takie informacje publikuje. Więc nie, to ja mówię stanowcze nie, ta ryba potrzebuje większego zbiornika. Przy czym ze względu na swoje zachowanie ona potrzebuje zbiornika, nie musi to być zbiornik głęboki, bo ona żyje generalnie stosunkowo płytko i nie robi dużych wahań w swoim pływaniu góra-dół. Potrzebuje dużego dna, ponieważ jest dosyć terytorialna, wbrew pozorom, wbrew temu, co się wydawało na początku akwarystom, jak publikowali informacje o tej rybie, to jest ryba, która ma terytorialne zachowania. One co prawda objawiają się tylko w czasie tarła, ale są. Olbrzymi pysk powoduje, że mniejsze ryby są przez nią czasami brutalnie potraktowane. Ja byłem zaskoczony, bo ta ryba potrafi przez wiele godzin wisieć w jednym miejscu zbiornika, mając duży teren do pływania, ale jak ktoś się do niej zbliży, a akurat zaczyna się tarło, to ona potrafi przegonić dużo bardziej agresywne ryby. Mała cyrkulacja ze względu na to, że ta ryba po prostu jest rybą spokojnej wody. Mimo że na rafie wydaje się, że pływy powodują olbrzymie szarpanie, no to każdy, kto próbował pływać na rafie, wie, że czasami jest tak, że się nie da po prostu w jednym miejscu utrzymać, nawet jak się chce coś zobaczyć. Ta ryba wyszukuje sobie taki obszar, gdzie jest spokojna woda. Jest miłośnikiem cienia. To zresztą widać po jej oczach. Tak naprawdę oko, mimo że jest tutaj dosyć ukryte za ubarwieniem tej ryby, to jest dość duże. Ta ryba poluje także w nocy, lubi sobie siedzieć w cieniu i dzięki temu można ją trzymać w zbiorniku morskim, który nie jest oświetlony tak jak zbiornik dla ekstremalnie wymagających koralowców twardych. Na 240 litrami ryby, zbiornika, w którym trzymałem te ryby i rozmnażałem je, miałem zaświecone tylko dwie 36-watowe świetlówki, co akwaryści morscy uważają, że to w ogóle taki zbiornik nie powinien funkcjonować, a te ryby i tak szukały bardziej zacienionych obszarów pod skałami i tam się najlepiej czuły. Przy czym nie były płochliwe, bo to nie było związane z płochliwością tych ryb, ponieważ karmiłem je i z pipety, i z ręki, tak one podpływały same do mnie, kiedy ja podchodziłem do zbiornika, także one nie ze względu na płochliwość, tylko ze względu na to, że nie lubią po prostu światła, siedziały w zacienionych miejscach. To zresztą, jak popatrzymy na rafę koralową, to wiadomo, że no, tu jest dużo światła, ale są obszary, gdzie tego światła nie ma i ta ryba właśnie tego typu obszary preferuje. Jeśli chodzi o towarzystwo,
tej rybie się należy towarzystwo. Ona nie wymaga zbiornika tylko dla dwóch ryb, chociaż powiem szczerze, że w momencie, kiedy miałem w zbiorniku dwie ryby, czuły się komfortowo i też nie było to spowodowane, nie powodowało to tego, że one są zestresowane. Ale towarzystwo jej nie przeszkadza. Przy czym te zaznaczone ryby na zielono, no to są ryby z tej samej rodziny, wiadomo, idealnie się dogadują, podobny temperament, podobny sposób zachowania. Na szczęście troszeczkę przesunięte mają pory poszukiwania pożywienia, mimo że prawie cały czas poszukują, to troszeczkę się rozjeżdżają, więc nie wchodzą sobie w paradę, chociaż oczywiście jak każdy karmi, to wiadomo, że wtedy wszystkie ryby, bez względu na to, co by się nie działo, i tak są tuż przy pipecie, z której lecą mrożonki, więc nie ma problemu. Te na żółto to są dosyć popularne ryby morskie. No, karki to jest jedna z najbardziej znanych ryb i zresztą najtańszych. Można je trzymać z terapogonami. Te na biało to generalnie w publikacjach pisze się, że można je trzymać, chociaż nie zawsze, jak się dogadają, to będzie ok. Więc ja myślę, że warto by było po prostu spróbować, jeśli już ktoś bardzo chce ten gatunek mieć, a jeśli nie, to znaleźć inny dom albo dla naszych podopiecznych, albo dla tych właśnie wprowadzanych. No, mnóstwo chromisów, można ustniczków z nimi trzymać. To są ryby, które są lubiane przez akwarystów, bo one wprowadzają dużo ruchu. No, nasza ryba będzie sobie stała w jednym części zbiornika, najprawdopodobniej w cieniu, a pozostałe ryby będą coś nam zapewniały, jakiś ruch. Nie tylko związany z cyrkulacją wody, prawda? Tylko cały czas one coś będą robić. Ponieważ one w rzeczywistości także są rybami uchwiałowymi, nie, o czym się zapomina często, można je trzymać właśnie z amfiktyonami, które także są rybami uchwiałowymi. I tak jak tutaj na tym zdjęciu, to akurat zdjęcie, które zrobiłem w Egipcie, ale chciałem pokazać ryby uchwiałowe. Dwa gatunki. Z tymi, czyli z amfiktyonami, nasze rybki się dogadają. Z Westerosami nie ma takiej możliwości po prostu. Będzie wojna i skończy się to niestety tym, że Westerosy pójdą sobie na wieczną rafę. Wbrew pozorom, mimo że to są bardzo agresywne ryby, i uważa się, że one są w stanie sobie poradzić właśnie z każdą inną rybą, to z terapogonem sobie nie poradzą. Terapogon, mimo że nie jest agresywny, to wykończy te ryby. Właśnie ze względu na agresję tych ryb. Ponieważ te ryby będą cały czas usiłowały zaczepiać terapogony, a one się potrafią bronić. No ale to nie o to chodzi w zbiorniku, żeby spokojna ryba wykończyła nam bardzo agresywną rybę, bo to nieważne, kto wygrał, ważne, że ktoś zginął. Tu jest dość duży problem, ponieważ jeśli chcemy kupić te ryby, no to chcielibyśmy je, ja mam nadzieję, że chcielibyśmy je rozmnażać, a nie ma dymorfizmu płciowego. Przy czym problem polega na tym, że wpuszczenie dwóch samców do jednego zbiornika, jeżeli nie będzie tam samiczki, doprowadzi do wojny i w ciągu kilku godzin właściwie będziemy wiedzieć, że mamy dwa samce. Będzie taka rozruba, że nawet byśmy się po tych rybach tego nie spodziewali i generalnie mówi się, że po 24 godzinach zostanie jeden. Więc warto, jak się wpuszcza, patrzeć, co się dzieje, w razie czego jednego z nich wyłowić. Tak się dogadać ze sklepem albo z kimś, od kogo kupujemy, żeby w razie czego móc podmienić. No bo w kontekście tej informacji o tym, jak to jest zagrożona ryba, po prostu szkoda. Szkoda w dodatku każdego życia, bądźmy szczerzy, szkoda. Przynajmniej ja mam takie podejście do akwarystyki. No i najciekawsza część tego, co mnie się wydaje dzisiaj, chciałem Państwu powiedzieć, czyli karło tych ryb. Ponieważ zbiornik jest stosunkowo prosty, niedrogi jak na akwarystykę morską. Namawiam wszystkich, żeby spróbować je rozmnożyć. Tarło. Tarło tych ryb to w ogóle jest cała fascynująca historia. Pierwsze, zazwyczaj i to u ryb, i u ptaków, a także u ssaków, to panowie się starają o panie. Tutaj jest na odwrót. Tutaj to panie starają się o panów. Samiczki wybierają sobie pana, znaczy samiczka wybiera sobie pana, którego chce upolować. Ja wiem, niektórzy się śmieją, bo u tych wybranych ssaków homo sapiens też czasami tak jest, że to samiczka stara się o pana, ale wróćmy do świata zwierząt. To jest tak, że tutaj samiczka wybiera sobie samca, stara się go odizolować od grupy i zachęcić do przystąpienia do tarła. Szczerze mówiąc, samce nie są, co zaskakujące, zainteresowane często tarłem, ponieważ to jest olbrzymi wysiłek dla nich. Zresztą zaraz pokażę dlaczego. Wybiera partnera, w naturze ona zatacza wokół niego kręgi, izoluje go od grupy. W zbiorniku, który ma, ja miałem 50 cm szerokości dna zbiornik, też te kręgi zataczała samiczka. Także można to już obserwować na troszeczkę mniejszych obszarach, widać faktycznie.
Przy czym, co zabawne, ja miałem dwie ryby, czyli samca i samiczkę, ona i tak postanowiła go odizolować od pozostałych hipotetycznych. No coś w tym musi być. Odizolowuje go od tej grupy. Po kilku godzinach stara się doprowadzić do złożenia ikry. I teraz najważniejsze. Samiczka prowokuje samca do tego, żeby on przejął ikrę, ponieważ u tej ryby to samiec inkubuje w pysku ikrę, nie samiczka, tak jak można byłoby się spodziewać. Dlatego między innymi jednym z takich bardziej efektownych zachowań jest to, że samiczka podpływa do samca, robi taki pokaz drżenia koło niego, staje przed nim i rozdziawia tak pysk, że się po prostu no, piłeczka do golfa prawie by się mogła zmieścić w 8-centymetrowej rybie. No, może była przesada, ale naprawdę gigantyczny pysk ma. Mimo, że sama tego nie potrzebuje. Tutaj mała uwaga właśnie na temat tych błędnych informacji. Ja jestem przeczulony na tym punkcie. Na tej stronie znalazłem coś takiego, że samiec krąży wokół samicy i w ogóle, że tarła następuje w nocy. Jakieś same bzdury, mimo że to jest jedna z bardziej popularnych stron akwarystycznych, jeśli chodzi o mężczyznę. Błagam, jeśli ktoś będzie publikował jakiekolwiek informacje, nie tylko o tym gatunku, o jakimkolwiek gatunku, niech patrzy i sprawdza 10 razy, co publikuje, bo niedoświadczony akwarysta, który nie ma tego doświadczenia, nawet nie ma takich zdolności jak ta osoba, która to publikuje, która mimo tych błędnych informacji potrafi tę rybę utrzymać, może doprowadzić dzięki tym błędnym informacjom do jakichś po prostu nieprzyjemnych rzeczy. Dobra, to takie, musiałem to powiedzieć, bo po prostu szukając jeszcze jakichś ładnych informacji o tej rybie, dosyć niedawno trafiłem na tą informację i mnie po prostu ścięła znowu, no bo taki wzór się nie spodziewałem, wszystko w tym zdaniu. Wracając do tego tarła, tam było napisane, że w nocy, ona nie w nocy. Tarło jest tak fajnie ułożone, że można sobie siąść przed zbiornikiem i patrzeć. Jeśli założymy, że zbiornik oświetlamy 12 godzin mamy ciemności i zaczniemy świecić około godziny 6 rano, bez względu na to, jak publikacje piszą o tym, wszyscy właściwie starają się oświetlać te 12 na 12 godzin, taki jest cykl światła po prostu na rafie, tylko o różnej porze startują. No ja na przykład startuję około godziny 10, żeby wieczorem, jak wrócę z pracy, jeszcze móc popatrzeć trochę na zbiornik, póki świecenie, że jak ja zacznę o godzinie 6, ja przyjdę z pracy i w tym momencie światło zgasło, prawda? W koniec przedstawienia mogę iść do kina, w domu nie mam co oglądać. Więc bez względu na to, o której wystartujemy, to jak sobie, można sobie to przeliczyć. Po 3 godzinach zaczyna się gdzieś od zapalenia światła tarło i właściwie nawet nie tarło, tylko te całe zaloty, to wszystko się zaczyna, a około godziny 13 zaczyna się tarło. Nigdy nie trwa dłużej niż do 15.30, czyli przesuwając odpowiednio cykl świetny, można sobie spokojnie po pracy poobserwować, jak to wygląda. Jest to dosyć ciekawe i pouczające. Właściwie wszystkie informacje, jakie są w sieci, mówią, że samiec jest w stanie przyjąć do pyska od 40 do 50 ziaren ikry. Tylko jeden pan Kolm opublikował kiedyś informację, że udało mu się zobaczyć samca i obserwować samca, który miał 90 ziaren ikry. Nie wiem, może był jakiś super samcem, albo super samiczka była, która go do tego zmusiła. Ta ikra jest stosunkowo duża jak na ryby morskie, ma 3 mm średnicy. Te 40 ziarenek czy 50 ziarenek ikry o 3 mm średnicy musi się zmieścić w rybie, która ma 8 cm długości. Więc ten samiec wygląda naprawdę imponująco, jak ją inkubuje. Inkubuje 19 dni i mówiłem, że nie zawsze samce są chętne do rodów. No dlatego, że przez te 19 dni ta ryba nic nie je. Po prostu jak się patrzy, to widać, jak ten czas, jak czas płynie i ryby ubywa. Zapadają się boki. Ale z drugiej strony, jak w momencie, kiedy ona wypuści młode z pyska, to naprawdę takiej pralki, jaką robi w akwarium w poszukiwaniu jedzenia, to dobre pompy cyrkulacyjne w akwarium morskim nie są w stanie zrobić. Ta ryba po prostu... No, próbowałem kiedyś sfotografować ją rybę mojego samca w tym momencie i szczerze mówiąc, odpuściłem, no, nie było szans. No, 1/500 sekundy, a ryba mi wychodziła rozmazana. Naprawdę dawała czas. Około 10 dni po wypuszczeniu z pyska on jeszcze opiekuje się młodymi. Te młode w momencie paniki potrafią jeszcze do tego pyska się usiłować wepchnąć. Oczywiście już nie jest to takie łatwe, bo one bardzo szybko nabierają masy. Zresztą mają około 10 mm długości, więc w stosunku do tej 3 mm ikry są duże. Co ciekawe, to rozmiar samca determinuje to, jak dużo i jak mocnych młodych będziemy mieć, ale wpływ rozmiaru samiczki także jest obserwowany. To jest nie do końca jeszcze określone, jak to wszystko jest skorelowane ze sobą, powiązane. Wiadomo na pewno, że im większy samiec, tym większa ikra,
tych ziaren nigdy może być kilka sztuk więcej i że na pewno są silniejsze młode. Także dla samiczek ten duży samiec jest dużo bardziej atrakcyjny niż mniejszy. Stąd właśnie dlatego prawdopodobnie te samiczki starają się na początku, te najsilniejsze samiczki odizolowują te największe samce. Te trochę mniej zadziorne panie trafiają na tych mniejszych, czyli w cudzysłowie gorszych. Chociaż u mnie w zbiorniku samiec i samiczka były tych samych rozmiarów i szczerze mówiąc miałem stosunkowo dużą przeżywalność młodych w stosunku do tego, co jest napisane w sieci. Tu możemy sobie porównać ryby z tej samej rodziny. Widać, jaka jest drastyczna różnica właśnie u ptera pogonu, jeśli chodzi o rozmiar ikry. To jest ważne dla nas, dlatego tą rybę łatwo się rozmnaża. Po prostu młode, które są wypuszczane z pyska, nie przeżywają okresu, nie mają tego etapu larwalnego w planktonie, nie unoszą się w wodzie, pompy na szczęście w akwarium nie będą mieli dzięki temu mielić. To wszystko się dzieje w pysku samca. Pozostałe też są gębaczami, tylko że to, co jest wypuszczane, jest dużo mniejsze i jest dużo więcej problemów z odchowaniem. Trzeba dużo włożyć wysiłku w dostarczenie odpowiedniego pokarmu, bo tak naprawdę to wszystko się rozbija o pokarm dla młodych. W momencie, kiedy rybka młoda ma 1,5 mm długości, no to trzeba jednak bardzo dużo tego gęstego, planktonicznego pokarmu dostarczyć do zbiornika, co spowoduje znowu gwałtowne zawalanie się parametrów wody, no i może być nieciekawe. Tak wygląda inkubujący samiec, to jest właśnie pan, którego ja miałem u siebie w zbiorniku. Tutaj widać to, co tu się świeci, to już tak naprawdę są oczy młodej ryby, która tam akurat już, prawda, chce wyjrzeć na zewnątrz, zobaczyć ten świat. To było kilka, jeśli się nie mylę, chyba 2 czy 3 dni przed wypuszczeniem z pyska. Te ryby już są wtedy prawie całkowicie wykształcone. To jest jeszcze taka ciekawa rzecz, którą znalazłem w jednej z publikacji. Zabawiano się w ten sposób, że podmieniano samca samicy w czasie targów. Samiczka dostawała małego pana, duży zbiornik, nie miała wyboru, po prostu miała jednego. Następnie zaczynało się targu, podmieniano samca na większego. Chodziło o to, żeby sprawdzić, czy w przyrodzie, kiedy takie targu jest, gdyby na przykład jakiś drapieżnik zjadł po prostu pana w czasie tarła, jak się zachowa samiczka. No, w sztucznych warunkach nie chciano zjadać samca, więc tylko podmieniano na innego, bo wiadomo, że natychmiast ktoś zajmie jego miejsce. Okazało się, że samiczki, które przygotowują wewnątrz swojego organizmu tą ikrę, są w stanie momentalnie przystosować się do nowego samca. Jeżeli samiec jest dużo większy, rozmiary ikry, które samiczka składa, gwałtownie rosną. W ciągu kilku godzin ona jest w stanie naprawdę w dużym stopniu wpłynąć na rozmiar tej ikry, to dzięki temu skutkuje dużo większą przeżywalnością. Także to jest prawdopodobnie jeden z tych efektów, który powoduje, że te ryby przyjęły się w nowych miejscach, gdzie są w stanie dostosować się do bardzo dziwnych warunków i tam się próbować rozmnażać. No, miejmy nadzieję, że to pozwoli jakby przetrwać temu gatunkowi. A to są zdjęcia, które zrobiłem u siebie w zbiorniku. Problem z tą rybą polega na tym, jak chyba, szczerze mówiąc, nie mam dość dużego doświadczenia z pielęgnicami słodkowodnymi, ale z tego, co patrzyłem, to podobnie jest. Jeżeli samica czy samiec, no nieważne, w naszym przypadku samiec, trzyma ikrę w pysku i czuje, że coś jest nie tak z danym ziarenkiem, to on po prostu go eliminuje, żeby nie zaszkodzić pozostałym. Idzie na straty to ziarenko. I nasze samce, to znaczy samce ptera pogonów, dokładnie tak samo się zachowują. Coś jest nie tak, wyrzuca. Te tutaj zdjęcia, które widać, to jest etap larwalny, który udało się mi odchować w sztucznym pysku. Znaczy widziałem, że samiec wyrzuca ikrę, więc starałem się tą ikrę odłowić i wsadzić do zbiornika, w którym będzie taka cyrkulacja wody, żeby było odpowiednia ilość tlenu. I dzięki temu te ziarenka ikry także się rozwijały. Nie były zjadane po prostu przez pozostałe zwierzęta w zbiorniku. I powiem szczerze, że no ja się czuję dumny, bo około 50% takich ziarenek, które byłem w stanie doprowadzić do stanu dorosłej ryby. Czyli można pomóc jakby przyrodzie i nawet to, co samiec uznał za no już takie średnio użyteczne, wykorzystać i mieć więcej młodych. Po czym okazuje się, że te młode wcale nie są gorsze od tych odchowanych przez samca w pysku, wcale nie umierają szybciej czy nie chorują. Tu pozwolę sobie to. Nanorifowcy, czyli ci, którzy właśnie za pomocą tej kamery będą obserwować ten wykład, widzieli już ten film, ponieważ to jest mój ulubiony film.
To jest taka larwa, no wiadomo, ona nie jest wielka, to jest, ale chciałem pokazać. To tutaj czerwone, malutkie, to jest jej serce. Można się bawić się w ten sposób, patrzeć na serce, które ma ułamek milimetra, jak się popatrzy na to wszystko, jak bije, prawda? No, żal takiego czegoś zostawić, niech coś to zje. No. Dlatego myślę, że każdy, kto zobaczy taką ikrę, może sobie walczyć z tym. Ja nie wiem, jak jest słodkowodne akwarystyce, podejrzewam, że też można się troszeczkę zabawić w cudzysłowie w Pana Boga i pobawić się w tworzenie takiej sztucznej mortki, w której będziemy inkubować ikrę. Kiedy już ten samiec wypuści tę młodę, wszystko za pierwszym razem, kiedy mój samiec to zrobił, ja byłem szczęśliwy. Są już ryby, które wyglądają jak dorosłe. Właściwie to już nie ma problemu. Pierwszy dzień, drugi dzień, trzeci dzień. Idealnie, ja już jestem pewien, że jest po problemie. Daję im jakieś jedzenie. Okazało się, że tak naprawdę kluczowym dniem jest ten, kluczowym okresem jest ten okres między 5 a 10 dniem, kiedy zapasy się kończą wewnątrz rybki i ona traci energię. I wtedy najważniejsze jest odpowiednie dokarmianie. Okazuje się, że z moich doświadczeń, a także z publikowanych przez także naukowców, najlepszym pokarmem jest świeżo wypluta artemia, ponieważ można ją wspomagać. Na przykład w zbiorniku, w którym wykluwamy artemię, dodajemy minimalną ilość wibowitu. Ta artemia dzięki temu ma więcej, ona po prostu nasiąka tymi witaminami, kumuluje w sobie te witaminy, te ryby dzięki temu mają taki, są tak szprycowane w cudzysłowie, są silniejsze. Można wyciąć szczotkę, co oczywiście także pomaga tym rybom. Teoretycznie to jest tylko na pasożyty, ale de facto wzmacnia cały wylew. Kotnik, który ja stosuję, ponieważ te ryby są, mimo że są młode i spokojne wody, one są bardzo ciekawskie. Bardzo chciałbym uciekać z kotnika, więc musiałem go dodatkowo zabezpieczać. Siatka plastikowa przyklejona. Tutaj mamy, to akurat w tym kotniku były ryby, to słabo widoczne. Tutaj prawda, jedna, druga, trzecia, tu czwarta. Na dnie troszeczkę jeszcze resztek pokarmu, ale na szczęście cały czas woda wymieniała się z dużym zbiornikiem do 140 litrów, także tam nie było wahań parametrów związanych z tym pokarmem. To są ryby, które właśnie z tej takiej nie najlepszej ikry wyplutej są odchowywane w tym kotniku. Kiedy one już przechodzą do tego, troszeczkę podrosną, ten 5-10 dzień przeżyją, można próbować z innym pokarmem. W sklepach można dostać mrożony plankton, tak zwany, mnie się najlepiej sprawował ten tak zwany czerwony. Można jaja krabów, niestety w Krakowie ostatnio nie widziałem, ale to jest bardzo, bardzo fajny, energetyczny pokarm, zawierający dużą ilość związków potrzebnych, m.in. witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, takich jak witamina K, które pozwalają rybom bardzo fajnie się rozwijać. Może być cyklop, może być także pocięty wodzień. No z tym wodzieniem jest tylko ten problem, że to muszą być już ryby co najmniej kilkunastodniowe, bo inaczej się po prostu do pyska nie zmieści. A sam wodzień jest jedną z ulubionych potraw w terapogonach, po prostu potrafią się za nim zabijać. To jest następne ujęcie takiej ryby. Tak bardzo dobrze widać, jak się rozwija kręgosłup, jak to zresztą nie tylko na tej, ja to akurat zdjęcie znowu z mojego zbiornika, wyjęty na chwilę kotnik do zdjęcia, dlatego troszeczkę lepsze jakościowo zdjęcie. Ale mnóstwo jest takich zdjęć w sieci, kiedy widać po prostu, jak ten szkielet się tak utwardza. Bo nie ukrywajmy, nie jestem jedyną osobą, która postanowiła odchować tę ikrę, która została wypluta. Część akwarystów już wpadła na ten pomysł i robią to i mają całkiem niezłe wyniki. Dokładnie, to jest opis zbiornika, którym ja te ryby rozmnażałem. Dość duży. Okresowo podłączałem odmieniać, ponieważ jednym z moich hobby jest eksperymentowanie na zbiorniku, wymyślanie różnych sposobów na karmienie ryb, na utrzymanie odpowiednich parametrów zbiorniku. Także ja nie mogę napisać, że pracowałem z odpieniaczem albo bez odpieniacza. Ten odpieniacz był czasami podpinany, czasami nie. Ja w swoim zbiorniku miałem kilka tareł tej ryby. Generalnie ona średnio co półtorej miesiąca można mieć tarło takiej dobrze dobranej pary, z którego można odzyskać kilkanaście do kilkudziesięciu sztuk młodych. To wiadomo, że to jest bardzo przyjemne. To akurat nie. W tym małym kotniku były te ikry wyplute, w tym większym kotniku były te wyplute, już wypuszczone już jako dorosłe. No, rozdzieliłem je, żeby móc porównywać, co się będzie działo z młodymi. Taka jakaś żyłka we mnie płynęła, żeby zobaczyć, czy będzie jakaś różnica między tymi gorszymi i lepszymi, w cudzysłowie oczywiście.
Jeszcze tylko jedna mała uwaga, bo już zbliżam się do końca, żeby Państwa nie zanudzić. W zbiorniku musimy walczyć w takim przypadku rozmnażania tych ryb z śmiertelnym wrogiem, czyli z Artazją. Mimo, że to jest szkodnik, ja go lubię, ale no nie mogę niestety pokazać filmu. Znowu Microsoft wprowadzi to dziwne, bo jeszcze dzisiaj rano sprawdzałem i wszystko działało. Chodzi o to, że po prostu młode ryby giną w parzydełkach tego niestety utwiału. No i na koniec ja chciałem tylko powiedzieć, że jeśli się ma fajne podejście do przyrody, to czasami ta przyroda sprawia nam przyjemność i to akurat jest zdjęcie mojej żony z żółwiem gigantycznym. Jeśli będziemy dobrze traktować przyrodę, to ta przyroda także dostarczy nam takich fajnych emocji. No szczerze mówiąc, nie spodziewaliśmy się jadąc tam, gdzie byliśmy, to akurat południe Egiptu, że możemy mieć taką przyjemność, że przyroda nam, rafa, którą tylko do tej pory wcześniej widzieliśmy w akwarium, może nam odwdzięczyć się czymś takim. No to przeżycie dla mnie to jest tak duże przeżycie, że ja do tej pory wspominam je jako jedno z najciekawszych rzeczy związanych, mimo że koralowce, ryby, to co mam w zbiorniku, wydawało mi się, że to będzie mnie fascynować, zafascynowało mnie całkiem co innego. No ale takiego zbiornika dla tego żółwia to ja na razie nie planuję. No i chciałem podziękować właśnie mojej żonie, która jest biologiem i de facto bez jej pomocy nie byłbym w stanie właściwie robić tego, co robię w swoim zbiorniku, czyli tych wszystkich eksperymentów, rozmnażania ryb. Ona dostarcza mi i często mówi, tego nie rób, to jest głupota, albo to ma sens, więc jej pomoc była nieoceniona przy rozmnażaniu tej ryb, w ogóle przy utrzymaniu tego zbiornika w ten sposób. Chciałem podziękować Krakowskiemu Stowarzyszeniu Akwarystów, dzięki któremu dzisiaj tutaj jestem. No i zaprosić wszystkich w razie jakichkolwiek pytań, które by tu się nie pojawiły, na naszą stronę NanoLeaf, gdzie będzie można zobaczyć m.in. cały ten wykład jeszcze raz, jakby ktoś chciał do czegoś wrócić w postaci filmu. Można także wejść na moją stronę prywatną, gdzie będą linki do tego filmu. Jest kilka tekstów o akwarystyce morskiej przygotowanych. No i można zawsze pisać do mnie maila, na każdy mail z pytaniem z chęcią odpowiem. A teraz, jeśli ktoś ma jakieś pytania, z przyjemnością odpowiem. No to w takim wypadku dziękuję.